Halo, dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale. Ja jestem Ray Games, czyli kiedyś Izma. Przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem. Jest to moje mieszkanie w The Sims 2. Pewnie zauważyliście, że 4 miesiące nie było żadnego filmiku, a to głównie jest spowodowane tym, że mam straszny problem z komputerem i po prostu jest nie do naprawienia. Spaliła się płyta główna, kupiłam płytę główną, ale okazało się, że jeszcze jest coś nie tak i walczę z nim do tej pory. Oczywiście ja się tym nie zajmuję, tylko informatycy, którym powierzyłam mój komputer. No ale niestety, póki co nadal jest problem. Możliwe, że nie będą w stanie tego naprawić, będę musiała to naprawić sama. Więc cóż, zostało mi nagrywać tylko Simsy 2 na tym sprzęcie, który mam i mam nadzieję, że jakoś przebolejemy to wszyscy, bo nie ma innego wyjścia, jak tylko właśnie nagrywać Simsy 2, bo jak to czwórka mi nie pójdzie, więc nie was nie zmyli to intro, które było na początku, po prostu stworzyłam je ostatnio i chciałam się z wami podzielić i dopięłam je do tego filmiku, żeby tak od razu nie przechodzić do filmiku. Tak więc, jak widzicie, jest tutaj moje mieszkanie. Mam tak jakby dwa pokoje, tylko że no nie do końca, bo w sumie z tym pierwszym pokojem, co się wchodzi do mieszkania, to jest tak jakby taki przedpokój, ale łączony z pokojem praktycznie tam nic tak naprawdę nie ma. Zaraz zobaczycie, bo wszystko wam tutaj ładnie pokażę budując. Szukałam tutaj właśnie odpowiednich kafelków, jakie pasowałyby do rzeczywistości, jaka panuje w moim mieszkaniu i było to strasznie trudne. Też dużo, Boże, nie mogę się wysłowić, widzicie? Strasznie dużo przedmiotów w ogóle nie znalazłam tutaj, które mogłabym odzwierciedlić w Simsach do rzeczywistości, no ale jakoś dałam sobie radę. Więc tak, w pokoju, w którym aktualnie teraz nawet przebywam, to mam właśnie jasne panele, jasne ściany. W tym przedpokoju i w kuchni mam ciemne panele i jak się wchodzi do mieszkania, to jest właśnie trochę, jak to nazwać, no, kafelki, o, są kafelki. W pokoju, jak widzicie, tutaj kładę kominek i zastanawiałam się, jaki dać ten kominek, bo nie mogłam właśnie znaleźć jakiegoś, który mi pasował i dałam w końcu ten biały. I najbardziej mi pasowało. Jak widzicie, tutaj dałam takie przezroczyste drzwi, a teraz zniknęły, no ale przezroczyste drzwi do pokoju, do kuchni, bo u mnie są w domu przesuwane, więc szukałam bardzo podobnych. O, tutaj mam prysznic, walkę z szafeczką i naprzeciwko tego chciałam postawić pralkę, bo akurat stoi tutaj pralka, więc zamiast tego położyłam tutaj dwie takie półeczki, które miały imitować, powiedzmy, pralkę, żeby wam to jakoś zobrazować. Oczywiście jedna lampa. Lustra w łazience w ogóle nie mam. Jeszcze mam lampkę na ścianie koło właśnie z lewą są taka. Zmieniłam prysznic, bo mi się nie podobał, więc dałam taki jaśniejszy, który najbardziej odzwierciedla to, co mam w rzeczywistości. I właśnie kuchnia. Problem jest w tym, że zrobiłam trochę za mało jedną kratkę, ale jakoś się zmieściłam. Tak, kuchenka stoi tam, gdzie stoi. Lodówkę mam taką małą i dosłownie te dwie półeczki obok lodówki, więc to jest tak jak jest w rzeczywistości. I tutaj właśnie mam zawoznywać i powinnam jeszcze tutaj położyć jedną półkę obok, o właśnie, tutaj kombinowałam z tym, ale się mi nie zmieściło, już nie chciałam powiększać tej kuchni, musiałabym wszystko powiększyć, w sensie pokój później i tak powiększę, bo i tak mi się wszystko nie mieściło, no ale jakoś to wygląda. O, tutaj dałam kosz na śmieci, bo właśnie w tej półce miał być kosz na śmieci. W tej drugiej, no ale nieważne. I teraz przechodzimy do tej części tego przedpokoju. Szukałam tabliczki na drzwi, z tego co mi się pamięta. Chyba. A nie, to się wzięłam, zajęłam się czymś innym. Bo mam w przedpokoju właśnie stolik i takie narożne siedzisko. I na kodzie Move Object On starałam się to jakoś odzwierciedlić. Więc pewnie zrobiłam krótkie cięcie i dopiero wtedy to nakładałam na siebie po prostu te wszystkie krzesła, żeby jakoś to w miarę wyglądało zgodnie z rzeczywistością. No przez chwilę kombinowałam, że mogłabym zrobić coś takiego, ale potem doszedłem do wniosku, że właśnie połączę kilka tych siedzisk ze sobą i stworzę właśnie takie
takie trójkąte siedzisko, jakie jest w rzeczywistości i koło tego jest właśnie stolik. Tam w rogu... Co ja tutaj robię? O, tutaj znalazłam tę jedną tabliczkę, gdzie mam zupełnie inną na drzwiach, ale nieważne. Ważne, że jest tabliczka. Teraz przechodzimy dalej. O, światła w kuchni i takie lampki LED-owe, powiedzmy, na suficie w przedpokoju. I oczywiście teraz mamy tutaj chyba firankę. Tak, firankę. Bo ja nie mam zasłon w ogóle, mam tylko firanki. I teraz pokój, sypialnia, powiedzmy, sypialnia, pokój. Normalnie w rzeczywistości to mam po prostu rozkładaną kanapę, ale w strachu laku to położyłam tutaj łóżko i ono jest dosłownie bardzo blisko kominka, tak jak widzicie to teraz na filmiku. I tutaj powinny być dwie szafy. I ja za chwilę tutaj właśnie powiększę tą część mieszkalną i wstawię tutaj grubą szafę. Choć potem się jeszcze zorientowałam i przydałoby się powiększyć jeszcze jedną kratkę. O, tutaj się skapnęłam, że chyba za dużo krzeseł dałam, bo w mieszkaniu mam tylko 4 krzesła. Więc zostawiłam 4, wiem, śmiesznie to wygląda, ale jest. Oczywiście miski dla moich kotów, mam 2 koty. Drapaka oczywiście i teraz biurko. Biurko, na którym stoi monitor od tego nieszczęsnego, zepsutego komputera. I nieraz tam stoi też laptop, na którym właśnie aktualnie nagrywam dla was film. I tutaj oczywiście lapciocik. No i właśnie w tym momencie powiększam ten pokój o 2 kratki, żeby wstawić tą drugą szafę, bo ja mam obok łóżka 2 szafy i jedną małą szafkę. Więc postanowiłam, że powiększę to, żeby było jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Tutaj oczywiście musiałam znowu poprawić z dach, usunąć stary i stawić od nowa nowy i oczywiście też pomalować na zewnątrz. Na zewnątrz to kompletnie nie wygląda jak w rzeczywistości, oprócz tych okien. Jak widzieliście, mam całkowicie ślepą kuchnię, ślepą łazienkę. Nie mam w ogóle okien ani w kuchni, ani w łazience. Tylko mam te okra tutaj od strony parkingu. I tutaj położyłam właśnie jedną szafkę taką kuchenną, bo właśnie obok szafy mam jeszcze jedną szafkę, na którą wskakują koty i wskakują na szafę, ale już nie chciałam powiększać tego pomieszczenia, więc dałam sobie po prostu święty spokój. Tutaj mam też taką ławę i za nią właśnie mam położonego keyboarda. Nie miałam tutaj w tym stanie żadnego keyboarda, więc po prostu położyłam pianino, żeby jakoś to odzwierciedlić w rzeczywistości. I szukam teraz ozdób na ścianę, które najbardziej by mi pasowały, bo obok właśnie tej ławy mam kalendarz z kotami, takie różne plakaciki, więc w końcu znalazłam tablicę korkową, którą też mam koło biurka, więc dałam ją na biurko, tak jak powinno być w rzeczywistości. I tak, wieniec mam między oknami, więc to również położyłam. Oczywiście firanki, jak żeby inaczej. I tutaj znalazłam jakieś zdjęcia chyba zwierzaków, kotów, coś w tym stylu. Też szukałam właśnie coś, co by najbardziej mi pasowało do tego. O, jest, z małymi zwierzątkami obraz, więc położyłam go tutaj. I to chyba było wszystko. Chyba jeszcze znalazłam jakąś półkę. Bo sobie przypomniałam, że przecież w kuchni mam jeszcze jedną półkę. Potem się zorientowałam, że ona mi wyszła w ogóle do pokoju obok, no ale nieważne. Tutaj zamiast takiego okienka z wentylacją dałam po prostu ten do pożarów. I tutaj przestawiam wszystkie rzeczy, żeby jakoś to w miarę wyglądało. Więc nie mam żadnych dywanów, nie mam żadnych kwiatków, mam strasznie mało ozdób. Oczywiście 3 kuwety, bo trzeba mieć o jedną więcej niż się ma zwierząt. I tutaj w rogu zamiast właśnie 2 kaloryferów szamotowych, które mam w rogu w przedpokoju, położyłam przez chwilę posłanie dla psa, bo myślałam, żeby tam właśnie położyć, bo miałam tam zamiar mieć kojec dla psa, ale ostatecznie dałam sobie ten spokój. No i tyle. I tak wygląda moje mieszkanie w The Sims 2. Naprawdę chciałabym zrobić tę wersję w The Sims 4. Tutaj widzicie, bawię się trochę kamerą, żeby wam to jakoś pokazać, ale średnio to mi wyszło, no ale nieważne. I tak właśnie wygląda to mieszkanie i mam nadzieję, że wam się spodoba. I tak jak mówię, teraz będę wrzucać głównie filmiki z The Sims 2, jakieś budowanie. Jeszcze zobaczysz, może coś innego nagram, no zobaczymy. Ale póki co tak to będzie wyglądało i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!